kursu 1204, dzisiaj naprawa, bo i takie ciągniki eksportowe też się psują. Regulator napięcia 12 V mechaniczny i alternator. W alternatorze była uszkodzona dioda wzbudzenia, jedna z trzech. Jest to polski alternator, firma widać Expom. Tutaj jest napisane Elmot. No i będzie jeszcze montaż anteny dachowej. To jest taka kątowa jedna, regulowana, a druga jest stała. Zobaczymy, którą z nich założymy. Regulator RC2 łamany na 12D. Taki zwykły, starego typu regulator. Bo ten alternator jest tutaj wzbudzany przez te diody wzbudzenia, czyli ten zacisk tutaj idący ze szczotek idzie na zacisk 67, a zacisk 15 idzie przez kontrolkę z tych właśnie diodek bodajże, czy tak nie jest? Chyba tak jest tutaj w tym układzie. Aha, kontrolka jeszcze zasila, bo to jest wzbudzenie przez kontrolkę z 12 V idzie. Czyli 15 jest połączone z tym tutaj dodatkowym zaciskiem. I jeszcze do tego idzie kontrolka zasilania, no i ładowania z zasilania 12 V. Taki układ jest nie do końca autonomiczny. Będzie trzeba tu popodłączać wszystko. Będzie chodzić.